Nie oszukujmy się, to się musiało tak skończyć. Ta gra ma Dead Online w tytule. Dead Online. I to się właśnie stało. Aktualny kanał, który oglądasz, także jest dead, dlatego że Red Dead Online jest dead. Nie gram w tą grę praktycznie, wchodzę codziennie, robię te zadania dnia, zbieram tego golda. Mimo tego, że Rockstar zderfił zadania dnia, to wciąż wchodzę do tej gry, robię tego golda i liczę na to, że kiedyś może ta gra będzie dobra. Ale naprawdę, z każdym dniem ta nadzieja jest coraz mniejsza. I nie ma absolutnie sensu prowadzić kanału o Red Dead Online, skoro gra została zapomniana przez samych twórców. I w tym materiale pokażę wam dokładnie, o co chodzi, więc zaczynajmy. W grudniu 2021 roku Rockstar dał nam cały miesiąc premii. Na początku miesiąca dowiedzieliśmy się, że cały miesiąc będzie bardzo potężny, mnóstwo premii, handlarz, bimbrownik, łowca nagród, wszystko na premii, raz, dwa, elo, spoczko. Ale w grudniu zawsze pojawia się aktualizacja. GTA Online dostał aktualizację, Red Dead Online nie dostał. W poprzednich latach zawsze Red Dead dostawał aktualizację w grudniu. To się nie stało, niestety. Potem mówimy sobie, okej, nie zdążyli, na pewno nie zdążyli. W styczniu. I co? Kończył się premier styczeń, Rockstar ogłasza miesiąc premii. Kolejny miesiąc premii. Nawet nie tydzień, nawet nie dwa. Miesiąc premii. Nadchodzi luty. Rockstar ma pomysł. Miesiąc handlarza. Tak, więc mamy teraz miesiąc handlarza. Niedługo on się skończy i jak sam Rockstar zapowiedział, w nadchodzących miesiącach w Red Dead Online promowane będą możliwości dla graczy przemierzających pogranicze. Pojawią się specjalne wydarzenia z premiami za odgrywanie specjalistycznych ról oraz dodatkowe nagrody za popularne tryby konfrontacji oraz przeróżne wyjątkowe przeżycia, które wprowadzono do gry od momentu premiery. Czyli czego możemy spodziewać się za kilka dni, kiedy zacznie się kolejny miesiąc premii? Pomogę Rockstarowi i wymyślę nawet tytuły. Miesiąc łowcy nagród, miesiąc przyrodnika, miesiąc bimbrownika, miesiąc łowcy nagród, a potem wracamy, miesiąc handlarza, potem miesiąc bimbrownika albo przyrodnika. Nie wiem, co tam sobie Rockstar wymyśli. I tak. Rockstar, jeszcze zapomniałem sobie powiedzieć na początku, że update'y zawsze były te z premiami co tydzień, nie? Potem Rockstar zaczął co dwa tygodnie i teraz miesiąc, nie? Czekam na premię na pół roku na przykład, nie? Albo na cały rok, po co się w ogóle pierdzielić z tą grą? Naprawdę, to jest żałosne. I powiem wam tak, wchodzę do tego Red Deada codziennie i jest tydzień, przepraszam, przyzwyczajenia, miesiąc handlarza. I kiedyś, kiedy Rockstar dawał premię na handlarza raz, dwa, to mówiłem sobie, Boże, ale Rockstar jest hojny. Normalnie idę sprzedać towar z handlarza, będę grał w tą grę, będę zbierał towar, przez ten tydzień zarobię jak najwięcej hajsu. Aktualnie kończy się miesiąc handlarza, mój towar jest pełny, mogę go sprzedać, ale mi się kurwa nie chce, bo jest cały miesiąc. Nawet nie chcę z tych premii korzystać, bo jest cały miesiąc. Jakby nawet nie dawali żadnego DLC, ale dawali te premie co tydzień, tak już by się bardziej chciało grać. Teraz dają ci te premie na miesiąc i się kurwa nie chce, naprawdę. Jakby ktoś z was miał dalej jakąś nadzieję, że Rockstar naprawdę będzie pracował nad Red Dead Online, to się kurde naprawi. To spokojnie, nie. Dlatego, że Rockstar na początku roku dodaje zawsze posta, w którym dziękuję społeczności Rockstar Games. Zobaczmy, jak to wyglądało w poprzednich latach. Rok 2020. Widzimy tutaj posta. Dziękujemy społeczności. GTA Online, Red Dead Online. Wszystko spoko. Za rok, czyli 2021. Dziękujemy społeczności Rockstar Games. I widzimy tutaj grafikę. GTA Online, Red Dead Online. Spoko. Rok 2022. Jakby ktoś nie wiedział, to jest ten rok aktualny. Dziękujemy społeczności GTA Online. No tak. GTA Online. GTA Online. GTA Online. Ani słowa o Red Dead Online. Mimo tego, że przez dwa tygodnie na Twitterze trendował hashtag Save Red Dead Online. Pisały o tym
różne serwisy gamingowe, powiedzmy. I co? I gówno. Rockstar nawet w oficjalnym takim poście, w którym zawsze wspominał o tych swoich grach, które wspiera mocno, multiplayerowo, online'owo, nie wspomniał ani słowem o Red Dead Online. Jedyne co wiemy, to że kolejne miesiące to będą miesiące z premiami na konkretne role, które Rockstar wprowadził. Nowych raczej nie dostaniemy. No i proszę Państwa, to tyle. Jeżeli chodzi o Red Dead Online. Czy pojawi się jeszcze Red Dead Online na kanale? Tak. Czy będzie go dużo? Nie. Mój pomysł na to, żeby ten kanał dalej był żywy, jest taki, że będę tutaj wrzucał materiały z GTA Online. Ktoś powie, ej, ale masz kanał o GTA Online. Mam. Ale od jakiegoś czasu mam takie, kurde, ambicje niepotrzebne i próbuję te materiały robić coraz lepiej i brakuje mi takiej luźnej formy, nie? Więc możliwe, że właśnie na tym kanale będę wrzucał różne materiały, które nie wrzuciłbym na główny kanał, a tutaj będą właśnie dobrze pasować. Będą bardziej luźne, może takie bardziej krótkie poraniki, nawet minutowe, niektóre dwuminutowe. Będę także wrzucał próby czasowe na przykład, których nie robię na głównym kanale, ponieważ mało się oglądały, a tutaj po prostu będę sobie je wrzucał. Do tego planuję także wrzucać różne tuningi pojazdów i to takich zwykłych, które już są na przykład w GTA Online albo w GTA 5, a także takich, które po prostu sobie wgram do GTA 5 za pomocą jakichś modów, nie? Więc różne właśnie takie filmy zamierzam tutaj tworzyć. Jak ktoś chce je oglądać, to będzie je oglądał. Jeżeli ktoś nie chce, to nie będzie oglądał. I tyle. Zapraszam Was do nowego otwarcia tego kanału. Dziękuję za oglądanie. Ja się z Wami, proszę Państwa, żegnam. Siemadra, cześć. Elo.